serdecznie, ja Piotr Łobodziński, Tower Runner. Hej! Cześć, witajcie. Jesteśmy w Mariocie. Odbywa się tutaj taki bieg 24-godzinny. Możecie zdobyć Monte Everest i przy mnie jest mistrz po prostu takiego chodzenia po schodach. Witam serdecznie, Piotr Łobodziński, Tower Runner. No, muszę zdementować, nie mistrz takich zawodów, bo ja biegam raczej kilka czy kilkanaście minut, nie 24 godziny. Całkowicie inny wysiłek, inny sport. Ja bym bardziej porównał do biegów ultragórskich niż do biegania po schodach, a więc niby bieg po schodach, ale nie bieg po schodach. Coś innego. A co byś, bo tutaj już jesteśmy, to jest już któraś godzina, są zmagania zawodników. Twoi też znajomi tutaj są, tak jak... Tak. No przyszedłem właśnie tutaj, jakby przy okazji przejeżdżałem, ale też wiedziałem, że kolega startuje, a więc od 9 rano się męczy. Spotkałem go właśnie na klatce schodowej. No myślę, że jeszcze parę godzin pociągnie rekord. No ciężko powiedzieć, czy uda mu się. No ostro trenował, widziałem, bo też spotkałem go na Intercontinentalu tam jakiś czas temu. No trzymam za niego kciuki i zobaczymy, jak to będzie. No na razie widziałem, że sporo są kolejki do windy, a więc to jakby sporo czasu się traci na to zjeżdżanie. Ale trzymam za niego kciuki, mam nadzieję, że wytrzyma do rana, do niedzieli. No tak, bo czyli do rana, bo to tutaj przypomnimy, do 9 rano chyba, tak? Zdaje się, można? Tak, chyba pierwsze fale startowały o 9, czyli kończą o 9 w niedzielę. Niektórzy tam startowali później, no to też będą w niedzielę później kończyć, ale generalnie no to niesamowite wyzwanie. No ja na razie się nie piszę na coś takiego, może za kilka lat, jak skończę jakby z wyczynowym bieganiem, to wówczas może tak w ramach jakby emerytury sportowej może wówczas wystartuję, na razie się raczej nie piszę. Właśnie, a jakie są najbliższe plany twoje? Bo tutaj właśnie rozmawialiśmy, że chyba masz zawody teraz na R1, tak? Tak, no dopiero za miesiąc, a więc 24 lutego. Wcześniej 3 lutego w Dubaju startuję w takim biegu, no, można powiedzieć, że z Pucharu Świata. A niedawno, czyli tydzień temu wygrałem właśnie bieg w Chinach, w takiej miejscowości Changsha i to był finał Pucharu Świata 2017, a więc jakby dopiero teraz w styczniu zakończyłem sezon poprzedni, a więc jakby tak się przesunął ten finał Pucharu Świata, że dopiero był w roku 2018, no ale wygrałem bieg i wygrałem cały Puchar Świata już 5 raz z rzędu, a więc jakby od 5 lat na szczycie. Gratulacje, trzeba naprawdę pogratulować, jak wrzucimy to dużo lajków tutaj dla Piotra. Tak, zapraszam jak najbardziej na mój fanpage Piotr Łobodziński Tower Runner, tam na bieżąco informacje o moich startach, treningach, a więc zapraszam serdecznie. Dokładnie, bo właśnie o to, po to wszyscy właśnie wiedzą, że właśnie strona jest po to, żeby właśnie promować różne aktywności właśnie sportowców i często przeprowadzam właśnie wywiady i później właśnie podlinkowuję. Także co, zapraszasz na swój fanpage i a co byś życzył tym wszystkim, którzy nie wiedzą, czy spróbować chodzenia po schodach, bo mówią, że lepiej jest tam gdzieś biegać po płaskim. Dlaczego schody? Znaczy całkowicie mogę zdementować, że jest to niezdrowe, więc jakby jest to całkowicie zdrowy sport, nie obciąża ani kolan, ani bioder, ani żadnych stawów. No dostaje trochę może serce i płuca, bo jest, wiadomo, wysokie tętno i głęboki oddech, ale pod względem mechanicznym bardzo zdrowy wysiłek. Jeżeli ktoś ma właśnie wychodzić z jakiejś kontuzji, urazu, no to jak najbardziej warto zacząć od wchodzenia na schodach. Niekoniecznie bieganie, może być to chodzenie zwykłe i tak naprawdę jest fajna jednostka treningowa, całkowicie zdrowa. No i nie trzeba się ubierać i wychodzić na minus 5, tylko po prostu w swoim bloku 10 pięter całkowicie też wystarczy kilka razy czy kilkanaście wejścia, naprawdę można się ładnie spocić i to zajmuje bardzo mało czasu. Właśnie, bo to jest to właśnie też ja często podkreślam, że jak u nas jest więcej, panuje tych dni zimnych, no sobie przyjść do takiego budynku czy nawet u siebie i założyć krótkie spodenki. Tak, no niezależnie od pory roku jakby panują takie same warunki na klatce schodowej, a więc czy to jest lato, gdzie jest plus 30 na zewnątrz, to mamy w bloku 20 załóżmy, czy to jest właśnie minus 5 zimą, no to w klatce jest też plus 20, a więc jakby te warunki są cały rok takie same. No i naprawdę bardzo fajna jednostka treningowa, więc polecam każdemu. No i trzymam kciuki za uczestników dzisiejszego i jutrzejszego biegu Mariot Everest Run, bo naprawdę wyzwanie kosmiczne i oby wszyscy dotarli do mety, którą każdy sobie sam wyznacza, no bo każdy decyduje sam ile, kiedy kończy, tak, a więc siły i wytrwałości życzę. Tak. Pozdrówmy właśnie tutaj wszystkich tych, którzy oglądają, takich tych, którzy gdzieś tam trzymają kciuki, bo tutaj też widzę dużo rodzin przyszło gdzieś tam, tak jak w górach, ze śpiworami. Także co, pozdrawiamy ich wszystkich. Trzymajcie się, do boju. Cześć. Dzięki. Nie mogą schody wyjść nigdy z mody, najtrwalsza to z wszystkich mów.